Michał, wygraliście bardzo wyraźnie 29-19 z MKS-em Kalisz. No tak jest. Tak naprawdę od samego początku pokazaliśmy, na co nas stać. Pokazaliśmy, że jesteśmy liderem i tak naprawdę chcemy tego lidera utrzymać. Przynajmniej do końca rundy, bo wiadomo, różnie to może być. Jednak tak naprawdę byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego spotkania. Od samego początku przede wszystkim świetnie broniliśmy, tak? I obrona chodziła jak powinna. W bramce Mateusz obronił perfekcyjnie, co miał bronić, obronił. W ataku myślę, że też konsekwentna gra, prowadzenie, no świetna druga linia, Karol Maleś na kole żółty. No, co tu powiedzieć, od początku do końca tak naprawdę prowadziliśmy, zagraliśmy swoją piłkę ręczną i chcemy tak grać cały czas. Z tą skutecznością to chyba nie do końca było tak dobrze, no chyba, że chcieliście przekombinować i rzucać aż za ładne bramki. No ja myślę, że chyba tak w pewnym momencie wydarło się takie, że każdy, kto chciał dostać piłkę, chciał rzucić, wpisać się na tą listę. Chcieliśmy dobyć do tych 30, nie udało się, jednak różnica 10 bramek pokazuje, że no jest jednak duża różnica, ale wiadomo, no uczymy się, no ważne, że rzuciliśmy 29 bramek, straciliśmy 19, o skuteczności porozmawiamy z trenerem już w szatni. Ten sparing z Legionowią dał wam troszeczkę? Trudno tu powiedzieć, tak? No nie graliśmy w pełnym składzie, ale myślę, że chłopaki naprawdę pokazali, na co ich stać, bo mieli możliwość pograć zawodnicy, którzy w tym sezonie w meczach oficjalnych grają mniej i myślę, że powalczyli z tym Legionowym, tak? To jest ekstraklasa, także nawet ta różnica 7 bramek, patrząc w perspektywie spotkania, to nie jest zły wynik, także myślę, że trzeba się cieszyć, że takie spotkania są, że ekstraklasa chce do nas przyjechać, chce z nami sparować. No i myślę, że jeśli następny sparing będzie, to na pewno jeszcze raz pokażemy, że potrafimy dobrze grać.